Dzień dobry. Ja jestem Kulturalny Cthulhu, ale dzisiaj witam was na ogranym kanale we wspaniałym składzie. Są z nami już tutaj gracze i będziemy kontynuować Gwiezdne Wojny, odcinek drugi. Zapraszam oczywiście do pozostawiania komentarzy, jeżeli chodzi o wszelkie uwagi, jak i również o to, czy się wam podobało, czy wam się nie podobało. Łapki w górę, łapki w dół. Wszystko, co tylko możecie. A teraz przechodzimy do sesji. Poprzednia zakończyła się w miejscu, które można by było nazwać ostoją, bazą. Jest to właściwie hangar, albo raczej dwa połączone hangary, miejsce do majsterkowania, miejsce do wylądowania statku. Do tego oczywiście jeszcze za chwilę przejdziemy, żebyście powiedzieli nam, jak ten statek wygląda, ewentualnie jaki to jest model, chyba że to jest składak. Jesteście w tym miejscu po tym, jak mieliście w innym, całkiem niedaleko hangarze, spotkać się ze swoim przyjacielem, to może nadużycie, ale na pewno kimś zaufanym z różnych względów, i znaleźliście go niestety już w stanie postmortem. Znaleźliście parę wskazówek, nawet goniliście jedną osobę, która, jak się okazuje, jest odpowiedzialna za śmierć Silasa Ulfstara. A teraz zostaje wam przedyskutować sprawę i podjąć kolejne kroki. Ale właśnie wchodzicie do hangaru, a tam statek. Chciałbym, żeby jego właściciel powiedział nam coś o tym statku. Nasz statek nazywa się Queen Mab. I jest to statek z hipernapędem. Natomiast jest to statek typowo szmuglerski, klasyczny do przewożenia dóbr, ale także taki, który ma możliwość ukrycia pewnych przedmiotów, czy to ludzi. Także nie jest on wielki. Co natomiast ale jest... pojemny. Ale tak, dość pojemny, dokładnie. Jest to zaskakująco dużo, bardzo pojemny jak na swoją wielkość. Koreliański. Czy nie? Wiesz co, nie, to jest składak. To jest generalnie składak zrobiony już tutaj na Coruscant, gdzieś tam wcześniej w przyszłości, natomiast obecnie największą pieczę ma nad nim drugi pilot, główny mechanik Wren Gilosz, niejaki. I to dzięki niemu ten statek cały czas chodzi. Natomiast co jest w nim ciekawe, ma możliwość, ma zabezpieczenie przed promieniem ściągającym. Taki system obrony przed promieniem ściągającym. Także jest to statek, który jest też uzbrojony. Gdybyśmy w coś wpadli, mamy jedno obrotowe działko na górze, także w razie, gdyby tam zdarzyło się ze służbami imperialnymi mieć jakąś potyczkę, jakieś tam TIE Fightery, które w tym momencie Wren ściągał. Możecie się bronić. Tak, możemy się bronić, możemy się wyswobodzić. No tak. Powiedz mi jeszcze tylko, macie jakiegoś druida, który pełni może funkcję lokaj albo coś takiego, kogoś to będzie w stanie zrobić jako... Jest astromach. Jest astromach. Tak. Przy czym lokajem bym go nie nazwał. Mhm. To jest gdzieś tam członek okay. Załogi, nie? Dobra, w ten sposób. Więc wchodzicie do hangaru. Piękne, chociaż panuje w nim trochę harmider. Trzeba było wychodzić na prędce. Już czas. No ale... Dochodzicie do tej części, powiedzmy sobie, socjalnej, takiej, no powiedziałbym mesy, ale mesa to raczej na statku. No ale tutaj jest stolik, parę krzeseł, jakiś ekspres właśnie do kawy, mała lodóweczka, gdzie są jakieś przekąski. A czy widać w ogóle dwoistość jakby w tych miejscach, czy to hangar, czy to część socjalna, czy to sam okręt, widać tą dwoistość. Z jednej strony mamy miejsce, w którym jest brak zwracania uwagi, taki nazwałbym to chyba chaos, jeżeli się ze mną zgodzisz. Bardziej takie artystyczny nieład. Okej. Okay. Artystyczno-mechaniczny nieład. Tak, a w drugim masz jakby tak jakby ułożone rzeczy są. Jest ułożone, porządek. Porządek to jest za dużo powiedziane, ale masz tak jakby, nazwijmy to w sensie, dystyngowane miejsce na zasadzie, że człowieka, który umie się obyć w świecie, który wie, gdzie coś leży, są one odpowiednie elementy, mają wywołać odpowiednie wrażenie i odpowiednio są wyeksponowane. Albo mówiąc bezpośrednio, widać, który z nich jest odpowiedzialny za którą część. Tak, absolutnie. Dokładnie. Więc zasiadacie sobie przy stoliku? Chyba że ktoś jednak jeszcze w, powiedzmy, ferworze emocji jednak nie chce siadać. No i co? No i scena jest wasza. To jest czas, żeby przedyskutować
Co dalej? Ja wciskam generalnie przycisk, ten stolik się obraca i pojawia się generalnie takie miejsce, żebyśmy mogli sobie pograć w Sabaka, nie? Także jest, taka jakby nasze prywatne miejsce do szulerki. Wyciągam w tym momencie talię, swoją talię kart. Widzisz, ten stolik też zrobiło. Zaczynam tasować. Nie wiedziałem, że go potrzebuję, dopóki go nie zrobię, nie? I rozrzucam, po prostu rozdaję na czterech w Sabaka niezobowiązująco. Tak, ja wyciągam swoją książkę, odnoszę książkę i zaczynam sobie notować informacje w książce. Ciężko ci będzie trzymać karty i notować jednocześnie. Mówisz? Jestem przekonany. Nie interesują mnie karty. Czemu? Nie robię notatki na marginesie. Też tak myślę. Ja wstaję, czy komuś z was coś poradzi? Właśnie, kawki, herbatki, może jakiegoś... Jest po 12. Gdzieś w galaktyce zawsze jest po 12, pamiętaj o tym. W sumie to masz rację, więc co? Jakiś patrzysz na blacie, jeszcze w połowie pełna kaszykańska whisky. Mocna? Biorę szklaneczki. Ale mocna. Biorę 4 szklaneczki, stawiam. Polewam. Jeśli jest mocne, to nie pytaj, czy jest dobre. Bo jest mocne. Dokładnie. Tak. Lecą 4 lufy. Wszyscy piją? Ja na razie się rozglądam jeszcze, analizując to otoczenie, wypatrując potencjalnych zagrożeń. Dostrzegam gdzieś na stromach. Właśnie wypatrujesz, że jest osoba, z którą się chyba najbardziej tutaj to gadasz i podjeżdża właśnie. Piękny astromech. W jakich kolorach? Żółty, czerwony? Nie, fiolet. Podjeżdża jaki piękny twój, astromech. Mój jest fiolet, a twój? Jest. Czyli jest fiolet, a ta jest niepomalowany, jest po tak prostu samo, wiesz, tęczowy. Z jednej strony jest fioletowy, a z drugiej strony jest taki, wiesz... Taki normalny, po prostu metal. Nawet niedopolerowany, gdzieś blach. Miejscami jakieś ten... Zabrudzenia nawet. W kolorze blachy. No i podjeżdża do ciebie i robi... Lekko się uśmiecham, ale ten lekki uśmiech powoli zaczyna rozszerzać się, nie mogę się powstrzymać. Nie słyszę nic o kartach, nie słyszę nic nawet się o... Cała główka whisky. Zakręciła. I czuję taki wewnętrzny spokój. Nie dociera do mnie nic, co się dzieje. Jestem zapatrzony w tego jakże pięknego droida. A wy wiecie, że on do obcych jest taki zdystansowany, a tutaj... Zauważam. Dziubek. Co to taki rozmowny dzisiaj? On się przedstawia DU3K. Blaze. Tak. Ja też. Uważaj. Rzadko używane mięśnie. Będziesz miał zakwasy. Dziubek odwrócił się do ciebie. Nawet nie piknął. Tylko drugi. I odjechał. Nie mówiłem. Do ciebie. Co? Chyba jednak domaluję go z drugiej strony. Będzie piknął bardziej symetryczny. Jedzie popracować. Pewnie. Uważaj na siebie. Panowie, karty kartami, alkoholem. Gdzie znajdziemy dziwne zamiowania do droidów? Wózka. Wóz krzaka, mówisz? Czekasz na odpowiedź jeszcze. Moje kontakty tak naprawdę zbierają informacje. Myślę, że to jest kwestia minut, godzin maksymalnie. Będziemy wiedzieli, gdzie on jest. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie bardzo łatwo będzie nam namierzyć Bashir lotu. Wiemy, gdzie on ma swoją galerię, także pytanie, i tak patrzę po was, to takie, wiecie panowie, fancy miejsce, nie? Dystyngowane. Więc jakby komunikator ci pika. Okej. Okay. Odbieram, halo? Dobry? No, hej. Chatgarot. No przy komunikatorze, tak, słucham. Świetnie. Nie wiesz, kim jestem. No nie. Ale dostałem sygnał, że szukasz kogoś. Znajomych. Te sprawy. No jasne. Ile będzie mnie ta informacja kosztować? Nie lubię pieniędzy. Zostawiam ślady. Okej. Okay. Informacja za informację. Śmiało. A z tego, co słyszałem, albo raczej widziałem, tak zwał. Byłeś w pobliżu kogoś, czegoś... Całkiem niedawno. Mm-hmm. Więc chcesz? Nie chcesz? No jestem zainteresowany. Powiedz, co masz do powiedzenia. Gdzie? No i nie przez elektronikę. No oczywiście. Powiedz mi, w którym barze chcesz się spotkać. Jakim tam barze? Gdzie jesteś?
Podaję adres, ale jeden poziom wyżej. Mhm. Ojajajajaj. Dobra, niech będzie, już nie będę tam naciskał. Kiedy? Za godzinę. O Jezu. Jesteś tam. Znaczy, blisko. No, blisko. Godzina? Ale trzeba posprzątać. Jestem przekonany, że za godzinę. Jest 100%. Kilka kwestii do uzgodnienia, także za godzinę. 15 minut. Spotkajmy się w pół drogi, ale to tylko dlatego, że gardło sobie podrzynam. 35 minut. To oj, zdecydowanie nie jest w pół drogi. No, patrząc na 15, kto by tam liczył w tą i we w tą? Dobra, słuchaj, chcesz czy nie chcesz? No bardzo. Bo jak chcesz, to 15 minut. To 20. Rozłączył się. Okej. Ktoś? Ktoś? Było na głośniku? Tak. Było na głośniku. Niech będzie. Było na głośniku? Było na głośniku. No twoja decyzja, czy dałeś na głośnik. Tak, tak, dałem na głośnik. Było, jak usłyszałem, że zaczął wspominać o tym i owym, to włączyłem na głośnik. Okej. Okay. Mam wrażenie, że albo coraz więcej ludzi chce nas uszwabić, albo coraz więcej ludzi wie o tym, co się stało z Silasem. Obstawa. Ściany. Tak. Mają uszy. Podobno. I dostałeś znowu wiadomość. Okej. Okay. Będę tam za 15 minut. Twój wybór. 5 minut będę musiał poczekać. No dobra. Możemy pójść. Kuźwa, nie, dokończę to. Wren, jak zawsze chyba, co? Ja pójdę, ty obstawiasz? No, nie ma problemu. Czekaj, wezmę jeszcze coś ciężkiego. Panowie chyba pójdziecie z nami, co? Jako obstawa pewnie. Przy czym standardowo staramy się, że ja gadam, a Wren jest gdzieś schowany w tłumie, żeby się nie zdradzać z kartami, więc już oceniam. Zostawiam do waszej oceny, jak no to ale zrobicie. Ale tak czy owak i tak wiedzą, że zawsze jesteśmy no razem. Wiedzą, że jest was dwóch. No, dlatego zostawiam do waszej opinii. I zawsze jest dwóch. Tak mówił... Nieważne. Jak już zacząłeś myśleć, to dokończ myśl, a nie. Kto tak mówił? Tam twój kiedyś taki był, taki jeden, taki koleś. I on zawsze mówił, ich zawsze jest dwóch. Mhm. Dwóch i tylko dwóch. Nie mniej, nie więcej, a dwóch. I to ponoć od tych było. Dobra, Wren. Wren. No jakiś. Bo wracasz do przeszłości znowu. Jak zwykle. Kłamstwo dudni ci w uszach. Puszczam, że tak powiem. No znam. Właśnie. A z nami? Jest, tak jak było. Tak jak było. Tak jak było. Dobrze. Znam to miejsce, gdzie chcemy się udać. Tak. Więc idę tam, żeby być. Ale szybciej. Słyszałeś, że on doskonale wie, gdzie jesteś. Naprawdę. Ja domyślam się. Więc wie, ilu nas jest. Niekoniecznie. Nie musi. Może wiedzieć, gdzie ja jestem. Jakby. Może wiedzieć, kim ja jestem na tej zasadzie. Chociażby. Albo wie, kim jest Wren. Ale zakładam, jak ma mój numer i wie, kim jestem, to pewnie wie, gdzie jestem. Nie dajcie się zabić. No, tak jest. I to brzmi. Pajkowie byliby bardzo niezadowoleni. Pajkowie to szuje. Ale wiesz, że pajkom w tym momencie naprawiam tego Hoovera, co chcą go zabrać. Cały czas ci mówię, przestań pracować dla pajków, bo marnujemy czas na te ścieżki. No ale senator jeszcze wiemy, też mówił z tych zewnętrznych rubieży. Znaczy my generalnie, my idziemy tam i gadamy, nie? Pajki to ścierwa i generalnie nie są wartości pieniędzy, które od nich dostajesz. Też ich nie lubię, kuźwa, no ale za coś trzeba jeść. Ale senator ostatnio jakiś coś też mówił, że ta jego srebrna strzała, tam kiepsko coś z nią jest, także... Wiesz, dlaczego kiepsko jest tą srebrną strzałą? Bo to stary, 20-letni przedwojenny rzęch. To jest akurat prawda. No ten więc... hangar piętro wyżej to jest jakiś taki, powiedzmy... pseudopodziemno-socjalny, czy to jest po prostu też pusty hangar? Nie, to nie jest hangar, to jest placyk. To jest tak jakby otwarty hangar, na którym po prostu ludzie się spotykają. Aha, w ten sposób. Na zasadzie raz w tygodniu jest markecik, można coś tam kupić. W ten sposób. Teraz to prawda nie jest, ale zawsze gdzieś tam jest jakaś knajpka, przy której można sobie, wiesz, czegoś napić się i tak dalej. Taka... Czyli też wśród ludzi. Tak. Super. Super, więc docieracie tam.
I faktycznie jest sporo osób, które się tam spotykają, paru znajomych gdzieś tam przy jakimś alkoholu. Tam jest, wiesz, fontanienka, która jakby swoje zadanie już dawno przestała spełniać, ale jest fontanienką, nie? Tak. Widzicie też dwóch szturmowców, którzy chodzą po prostu na patrolu. Jakby bez... Nikt nie robi z tego powodu problemu, oni też się nie czepiają ludzi. Niby nie można pić alkoholu, niby tam innych rzeczy, ale wszyscy mają ich w dupie, oni mają wszystko ludzi w temacie. Dupie. Czyli jednym słowem mówiąc... Oni nie widzą, a ludzie się nie afiszują. Coś takiego, nie? Ale też nikt nie robi burdy przez to. Ale dzięki znaczy, jak temu... jest burda, to niestety muszą zareagować. No tak, ale jest taka niepisana umowa, nie? Dokładnie. Tak, ja ją schowałem. Znaczy, ja ją mam przy sobie. Nie, że tam u nas kągarze, ja ją schowałem do jakiejś tam sakiewki przy boku. I... pojemniczka, czy jak. Wizytówka też? Dzwoni ci... Wizytówki... W sumie załóżmy, że tak. Dzwoni ci komunikator. Ja chciałem powiedzieć, że idę trochę bardziej z boku. Nie idę razem z nimi. Ty też? Ja myślę, że trzymamy się bardzo z tyłu i stała czujność, nie? Ja bym nawet chciał wejść wyżej, jeżeli będę mógł. Myślę, że możemy tak zrobić. Myślę, że możemy tak zrobić, że po prostu wokół... Umiem hopsa. Że wokoło tej platformy są jeszcze takie, powiedzmy, ścięgi. Też się ludzie zbierają, są schodki, ale staniesz sobie w takim razie gdzieś wyżej. Chciałem się ukryć, zakładam, że schować. Ty podobnie. A tam może jakieś sklepiki po prostu są jeszcze. Słuchawka do ucha na komunikację, prawda? Halo? Widzę, że 15 minut jednak nie stanowiło problemu. A wiesz. Widzisz mężczyznę, który jest... siedzi właśnie przy fontannie, patrzy na ciebie z komunikatorem też właśnie przy to jak on, wiesz, tak gada, to się po prostu rozłączam i do niego podchodzę. Mężczyzna niewysoki, zarost zdecydowanie zbyt długo, niegolony, ale raczej młodzik. Krótkie włosy, chociaż też w totalnym nieładzie, fryzjer by mu się przydał. Koszulka taka, powiedzmy, troszeczkę zabrudzona. Trochę taki, powiedziałbyś, koleś, który chyba zbyt długo nie wychodzi ze swojego pomieszczenia. Wiesz, ma data pada. Przyjaciel z dodatkowymi czas, okienkami. Czas to nie problem. Siedzi z nim, tam sobie macha rzeczy. No. Ale nie dałeś mi skończyć mojej whisky po prostu. Aj, whisky, whisky. Przecież nie wystygnie. Nie, ale się obrzeje. Dobra. Tutaj jest spokój. Wyłącz komunikator. Jest włączony. Dobra, ja cię go wyłączę. I zresztą się nie dogadamy. Nie, ja go naprawdę włączyłem. W sensie włączam. No dobrze, dobrze, dobrze. Niech ci będzie. W sensie, nie wiem, chcesz, żebym go połamał i zepsuł, to jakby... Nie, dobrze, niech nie będzie. Nie tu, ale jakby wyłączony jest. To nie moje pierwsze rodeo. Natknęliście się na coś... Ze swoimi kolegami widzę was dwóch, ale zakładam, że pozostali gdzieś tu są. Na co... Ja stoję tak lekko z tyłu właśnie. Mój pracodawca już od jakiegoś czasu poluje. Że tak to ujmę. No jasne. I no, chciałem się dogadać. Troszeczkę można tak powiedzieć niezależnie od niego. Jeśli rozumiesz, o co chodzi. Maybe. Lubię kredyty, ty też lubisz kredyty. No, jak każdy z nas lubi kredyty. Powiedz mi lepiej, jak bardzo zależy twojemu pracodawcy na tym przedmiocie? Ojej, mojemu pracodawcy zależy na tym przedmiocie prawie tak bardzo, jak na wyłapaniu tych wszystkich mocowładnych gnid. Rozumiem. Znaczy on tak ich nazywa, ja osobiście mam to gdzieś, no. No i jasne, jasne. Jakby trochę hipokryzja ze strony Imperium, no. Sam rozumiesz. Śmieję się, no ale wiesz, sam rozumiesz, monopol. Słuchaj, chcesz wiedzieć kto? Kto jest twoim mocodawcą? Nie, Boże. Kto strzelił tego tam szczura? Tego też w sumie nie chcę wiedzieć. Nie chcesz wiedzieć? Nie, bo to był wóz krzak. A wiesz o nim coś więcej? Gdzie go znaleźć? Jeszcze nie, ale dowiem się. Chyba, że wiesz, te informacje to zaoszczędzę na tym. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale całkiem niedawno kontaktowałeś się ze swoim kolegą, żeby takie informacje posiąść, on się skontaktował ze mną, żebym ci je sprzedał. A, o to ci chodzi. Aha, no właśnie. O, nie pukaj. Nie pukaj. A, dobra. No i co? Śmiało, powiedz, ile mnie będzie ta przyjemność spotkania z wózkiem kosztować. Informacje za informacje. No, jak konkretnie czego szukacie? Chciał? Czego my szukamy. Wiesz co? Dobra, on miał coś. To coś niestety zniknęło z jego kieszeni. Zakładamy, że wózk to wziął. Tylko, że wózk jest całkiem dobry w usuwaniu materiałów dowodowych. Nie dość dobre, no. Lepszy niż się wydaje. Lubi zostawiać coś, co... No, robi to na dwa dna.
Większość znajdzie jedno i nie szuka dalej. Okej. Okay. Zakładam, że to, co znaleźliście, to jest jakieś poklatkowe. No tak, ale wystarczająco, żeby go namierzyć. Tak, zakładam, że ale nie jeszcze... wystarczająco, żeby zobaczyć, jak wyciąga. No tak, tak, tak. Nie wiemy, co to za przedmiot. Jasne. Co nie zmienia faktu, że za chwilę się dowiemy. A my chcemy ten przedmiot. Okej. Okay. Czyli chciałbyś, żebyśmy zdobyli ten przedmiot dla twojego pracodawcy. Po prostu. Chciałbym, żebyście go zlokalizowali. Okej. Okay. Twój pracodawca sam chce go zdobyć. Tak. Mhm. Chcę, żebyście go zlokalizowali. Okay. Czyli podejrzewam, że pracujesz dla lotu. O! Po loku. Fajnie. Po loku. Gen do poloku. A, lotu. Poloku. Lotu też chce znaleźć rzeczy. Oczywiście, że on by chciał to. Jest przedmiot, jeszcze jeden, który chce znaleźć rzeczy. No, chętnych na ten przedmiot jest co najmniej kilku. Na chwilę obecną trzech i pilnujemy, żeby informacja nie poszła dalej. Bardzo nie chcemy, żeby się o tym dowiedział imperator. Sam rozumiesz. Jasne. Bo jak on się o tym dowie, to uwierz mi, to już będzie krótka piłka. Wchodzi armia i dziękujemy. Mhm. Wszystko a za armia? To. Myślisz, że armię by wysłała? Ja myślę, że wysłałby tego dużego czarnego. Swojego tego, tego. Nie wiem, jak nazwiesz armię, ale to na jedno wychodzi. Okej. Okay. No, matarki, no do takich rzeczy. Tak czy siak. Okej. Okay. Co z tego będzie dla nas? Dam wam niemalże na tacy tego typa. A wy to pociągniecie dalej. I musimy ci to oddać, jeżeli to znajdziemy, tak? Rozumiem. Jak to znajdziecie, no to już trudno. Przepadło dla nas. Rozumiem. Ale chcielibyśmy się dowiedzieć, gdzie to jest najpierw. Bo problem polega na tym, że to wzięło i wyparowało. Mhm. Wóz kto miał, ale już tego nie ma. Na tym polega problem. Taki problem to nie problem. Dobrze, jak będziemy wiedzieli, gdzie to jest, damy ci znać. Rozumiem, że na ten numer, z którego dzwoniłeś, chcesz dostać informację na ten komunikator? Najlepiej. Śmiało. Gdzie jest wózk? Wózk aktualnie znajduje się na poziomie, żeby ci nie skłamać, 20? Całkiem nisko. Mhm. Odwracam się. Niżej się już prawie nie da. Odwracam się, cofam się. Whisky? Patrzę mu w oczy. Whisky? Nie, jestem nieletni jeszcze. So fucking what? Nie, dziękuję. Okej. Okay. Whisky? Później. Dobra. Wóz jest aktualnie na poziomie 20. Tam generalnie bardzo ciężko jest przechodzić, ale mniej więcej koło kolektora wilgoci, który już od jakiegoś czasu jest trochę nieczynny, można znaleźć niewielki straganik z takimi, powiedzmy, zabobonnymi rzeczami. Tam jest typ, który również jest bardzo zainteresowany. Wóz dla niego robi. Jakiś czas temu typ wynajął kilku łowców nagród, żeby porobili brudną robotę za niego. I tylko wózk dowiózł, czy inni też? Jeszcze raz? Tylko wózk dowiózł, czy inni też? Co dowiózł? Przed tą robotę. I wszyscy nad nią pracowali. Wózk ogarnął temat bezpośrednio, ale z tego, co bym nie pracował sam, ale to już musicie ogarnąć wy, okay. Bo mniej więcej od poziomów 15-20 niżej niż ten, ciężko się zbiera informacje kanałami elektronicznymi. Jasne. Dobrze. 20 poziom, uszkodzony kolektor, straganik. Mhm. I tam mamy szukać wózka dalej. Z grubsza kojarzę, gdzie to jest. Wydaje mi się, że tam robiliśmy robótkę raz, ale to nie miejsce. Straszne miejsce. Są gorsze tak naprawdę. Oj, zdecydowanie. Im niżej, tym gorzej. Chodziło mi nawet na innych planetach, ale to... No i to... Nie. Inne planety nie. Za dużo... Albo raczej za mało betonu. No dobra. To wszystko, czy chcesz jeszcze coś tam powiedzieć teraz? A, to wszystko. Dobra. I wyciągę do ciebie rękę na uściśnięcie dłoni. Podaję mu ją, jak najbardziej. Dobra. Rzuć sobie na śledztwo, rzuć sobie na moc. Ty w sumie też możesz rzucić na moc. Ty jesteś za daleko, żeby to ogarnąć. Czy śledztwo, czy bajera? Śledztwo. 4-3-1.
5. Bo gorszy biorę, nie? Jak nie mam. To 5. Piąty. 5. Dobra, ty tak. Mam wrażenie, że to wyciągnięcie ręki to nie była kwestia uzgodnienia rzeczy. Ty wyczułeś, że koleś właśnie mu w jakiś sposób go oszukał. Czujesz po prostu, że to uściśnięcie dłoni nie było szczere, jeśli można to tak nazwać. Specjalnie mówię mało precyzyjnie. A ty rzuć sobie na śledztwo, ale w innej kwestii. Jeżeli nie posiadam śledztwa, jak wykonuję... Dwie kości wybierasz niższy wynik. Mam taką zdolność specjalną, asysta SI 2 na sesję, chciałem skorzystać. Oczywiście. No to przerzut pierwszy. Mogę jeszcze raz? Możesz, jak najbardziej. Pytanie, czy warto? Warto. Jak już mamy się wypstrykać z bonusowych akcji, to się wypstrykujemy. Na razie podczas finałowej walki z bossem. Jeden. No to nie, po prostu nic nie zauważasz. Tak ci to ujmę. I tyle. Ja miałem 5. Coś chciał mi, jakiś marker, znacznik. Po prostu. Jakby łykam, jakbym nie wiedział, co się dzieje. Udajesz, że jak pelikan. Dokładnie tak. Dobra. Tak jak wszystko, co on na razie mówi, jest dla mnie... Znajmiesz tak nóż, bo nim szorujesz potem po stole. Nic się nie stało. To jest cudowna prawda. Tak, nie, bo będzie tak słychać. Objawione. Jest, wyłączy drugą rękę. To jakby już jedna ręki kazał ci schować drugą rękę. To zazdrosny może. No właśnie, czujesz ironię? Na pewno. Czujesz ironię? Zobacz, że Wren schował, cały czas chowa dwie. Łykam to, natomiast w momencie, w którym się rozminiemy, będę chciał się zastanowić, czy tego nie puścić gdzieś po prostu na zasadzie jakiś chłopaczek, ktoś, albo po prostu nawet nasz astromech, żeby zostawiać ślad gdzie indziej, nie? Do rozpracowania później. On był sam? Nie było tam widać nikogo innego, kto by go pilnował? Widać nie było. Pytasz nas, i podciągnę to pod twój rzut wcześniejszy. Jeżeli nie był sam, to się cholernie dobrze ukrywają. Tak się rozglądałem, że właśnie zobaczyć, kto to rozmawiali sobie na tym placyku. I... Ale możliwe, że faktycznie był sam, no bo skoro wśród ludzi, to znaczy, co? Ja nie wierzę w to, że był sam. To tak. Ale jak nie był sam, to się cholernie dobrze ukrywają. Może nawet ten po prostu patrol wystarczył. A może najciemniej jest pod latarnią i faktycznie był sam. Może dlatego chciał, żebyśmy tak szybko się pojawili. Patrol. Albo może też podpowiem. ISB. Jest młody. Może jest po prostu głupi. Błędy młodości. Na 20 poziom najlepiej chyba nam polecić już naszym stateczkiem? Oj nie, to już są... Czy windami? To już windy, to już są takie miejsca, które dawno temu przestały być popularne. To już jest tam bardzo niebezpiecznie. Popularne to źle powiedziane. Dokładnie. Okej, ale moglibyśmy jakiś tam ścigacz wziąć, wynająć, nie? I zlecieć w dół chyba. Część na pewno, ale część będzie na pewno trzeba pokonać windami, które już nawet jakościowo są wątpliwej jakości. Bardzo nisko zjeżdżacie. Blaze, Gash, Wren, idziecie ze mną na ten 20... Znaczy Wren, ciebie nie pytam, ale czy wy, Blaze, Gash, idziecie? Właśnie. Jakby los nas połączył. Moc. Tak zwał. Moc. Nazywaj to precyzyjnie. Czad. Dawno nie słyszałem tego stwierdzenia, a to prawda. Przecież dzisiaj mówiłeś do mnie po imieniu. Mówię o mocy. Ach, o mocy. Tak, musimy pomścić Silasa. Myślisz, że nasze spotkanie to przypadek? Nie. A skoro nie przypadek, to co? Absolutnie nie mam pojęcia. Moc, przyjacielu. Okej. Moc. Przenieśmy się. Faktycznie wzięliście kilka ścigaczy. Przylecieliście ile mogliście. Potem windy. Kto nie był, ten zaczął się obawiać, czy te windy dojadą. Ty jeździłeś. Kiedyś padną, ale to jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale tam łatwiej dostać jakieś, że tak powiem, ciężko dostępne wyżej elementy. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Dlatego tam bywam. I w końcu zjeżdżacie w miejsce, którego nie sięga naturalne światło. W miejsce, które jest oświetlane tylko i wyłącznie sztucznym
sztucznym oświetleniem w miejsce, do którego nie zagląda już nawet prawo. Jakiekolwiek by ono nie było. Tutaj prawo jest tworzone na bieżąco, na potrzeby tych ludzi, którzy tutaj żyją. Mhm. Zresztą przede wszystkim nie ludzi. Miejsce, w którym to, co wyżej jest niemoralne, tutaj jest normą, a to, co tam jest moralne, tu jest słabością. Wychodzicie z tej windy i pokazuje wam się dosyć duża, otwarta przestrzeń, u szczytu oczywiście zasklepiona wszelkiego rodzaju nieczynną maszynerią czy kolejnymi poziomami, ale jednak chodzą tacy czy inni przestępcy, kobiety lekkich obyczajów, dzieci, które wasza dwójka doskonale wie, lepiej pilnować kieszeni. Generalnie mało przyjemnie. Co rusz ktoś was obserwuje, rękę zanim, trzyma zanim, na blasterze. Zanim zjedziemy, ja osobiście chciałbym założyć, mówię, koniec jakby kaptura, tak? Mhm. Tak samo ukryć jakby pod płaszczem, pod szatą jakby szaty, blaster i tak dalej, żeby jakby najmniej się tutaj uzewnętrzniać, tak? Żeby jak najmniej, zwłaszcza, że mówię, ja jestem tak jak ubrany, jak jestem, więc jakby... Tutaj płaszcz i sweter też to dobrze maskują, ale Blaze może się rzucać w oczy. No i to bardzo dobrze. Ja idę na pewniaka jak do siebie, twarz nie zdradzająca emocji, dłoń również, palce latają na blasterze. Jestem gotowy na wszystko. Mm-hmm. Pewność siebie emanuje. To jest też moment, w którym widzicie, że podchodzą do was trzy osoby. Jeden z nich, Zabrak, wysoki, szeroki, taka szafa dwudrzwiowa, w skórzanej kurcie, czerwone z czarnymi tatuażami. On podchodzi bezpośrednio do ciebie. Staje za nim dwóch takich dryblasków, również Zabraków, trochę mniejszych od niego. Co się, kurwa, wozisz? No, takie rzeczy to na śniadanko zjadłem. Mm. Co ty, kolegów, kurwa, do przedszkola odprowadzasz? Spierdalaj. Tak ci, kurwa, matka mówiła? Spierdalaj. No właśnie, wypierdalaj, to mój teren. I co? No i won. Czego nie rozumiesz? Panowie, my stąd my chcemy przejść. A my nie chcemy was puścić. To mamy problem. No, macie problem, tak. Możemy go szybko rozwiązać. Idźcie sobie. Słyszeliście, panowie? Idźcie sobie. Kim ty, kurwa, jesteś, żeby mi mówić, co ja mam robić? Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Myślę, że zaraz zrobię ci krzywdę. Idźcie sobie. Rzuć na moc. To moje cele. Ile? 2, 3. Ale oni nie, oni tak strzec. Dobra, panowie. Ja widziałem już takie rzeczy. Ale jeszcze się, kurwa, policzymy, gnidy. Nie wasz teren, nie wasze opcje. Absolutnie. Odwracają się. Spokojnego dnia. Jeśli przyjdzie nam się kiedyś policzyć, umrzesz. Widzisz, że on nawet się nie odwraca i tylko już takie, pizdę zamknij. To teraz ja użyję mocy. Co robisz? Używam mocy. Ale w jaki sposób? No, chcę go popchnąć i to tak dobrze. W gnieść. Mhm. Dobra. No i dwie szóstki. Wow. Takie. No dosłownie, to było takie, pizdę zamknij i słyszycie dźwięk gruchotanych kości. Czyli skleił się. Skleił się z ziemią, a pozostała dwójka po prostu uciekła. Tak patrzę. Zauważacie na to w kilku miejscach, jak kilka osób też już takie tak się odwraca. Zobacz, nie? To wiesz, nazwałbym to miażdżącą ręką. Moc mi świadkiem, że go ostrzegłem. Tak. I ściągam rękę z blastera, która tam była. Mhm. A ja tak... może nie z emocjami, ale tak skikiwam głową z uznaniem. A ty znowu słyszysz echo. Pokój to kłamstwo. Tylko że tym razem to echo nie jest tylko i wyłącznie w twojej głowie. Kawałek dalej widzisz mały namiocik pośród innych. Gdzieś właśnie przy tym kolektorze jedna z jego nóg wbija się w ziemię. Najprawdopodobniej idzie dużo, dużo dalej. To jest mały namiocik i siedzi mężczyzna w takim właśnie czarnym
płaszczyku z kapturem i cię obserwuje. Czas się czegoś dowiedzieć. Idę w tamtą stronę. Idziesz sam? Albo inaczej, sugerujesz, że idziesz sam pozostałym? Ja ruszam. Miał być kolektor, miało być stoisko jakieś. Bywałem tutaj też. Wiemy, gdzie idziemy. Więc zasuwamy w tamtą stronę. Chyba, że on idzie gdzie indziej. Tak, bo chyba nie. To jest... No to, tak. To teraz idę szybszym krokiem. Mężczyzna pod kapturem ma czerwoną skórę. I zanim jeszcze zdążyliście cokolwiek powiedzieć... Mówiłeś coś? Tak. A powiesz coś, czego nie wiem? Jest bardzo dużo rzeczy, których nie wiesz. Nie ma pokoju. Nie. Prowadzę wojny od dawna. Czego chcesz? Ja chcę tego, co należy do mnie. Jak każdy. Jak każdy. Dobrze wiecie. To coś stracił. Dobrze wiecie już, czego. Za dużo osób tego chce. A wy jesteście w to uwikłani. Ignoranci by powiedzieli czystym przypadkiem. Ale wasza dwójka wie, że nie ma przypadków. To prawda. To twoja moneta? Moja. Co ona? Co robiła w kieszeni Silasa? Każdy z tego rodu taką ma. Każdy z tego rodu dostaje twoją monetę? Nie, nie moją. Monety naszej przodki. Czyli Wulstar. Tak. A imię masz? Rekari. Ty. Ja jestem Gash. Wiem. A ja nie wiem, kim ty jesteś. Nie musisz wiedzieć. Jeszcze nie teraz. Nie lubię, kiedy ktoś decyduje o takich rzeczach za mnie. Nie lubię, kiedy ktoś decyduje o takich rzeczach za mnie. Sięgam do torby. Jest nas dwóch. Każdy może podjąć decyzję. Sięgam do mojej torby. Stawiam przed nim. Dobrze poznać kogoś, kto szuka. Napijesz się ze mną? Lej. Ma jakiś tam kubeczek? Ma, podaję ci. Nalewam mu do kubeczka. Kubeczek. Sam dziubnę. W ciekawym miejscu mieszkasz. Niestety żyjemy w czasach, w których należy ukrywać się przed oczami tych, którzy zawłaszczyli dla siebie wszystko. Nie warto. To czujesz, prawda. Czujesz, że to się nadaje do dwóch rzeczy. Do czyszczenia maszyn i wypalania mózgu. Widzicie, że mężczyzna patrzy na Blaze'a, ale jakby go nie widział. Przez niego. Ciekawe. Tak, też to zauważyłem. Ciekawe. Ale wiesz, najciekawsze jest to, że nasz droid z nim rozmawia. Z kim? Z nim. On już uchylił kaptur i widzicie, że jego oczy są szare. Aha. Z kim? Ze mną. Polewam mu jeszcze. Świat nie przestał mnie zadziwiać. Choć minęło już tak wiele wieków. Nie potknęłaś się nigdy o droida? Nie. Ciekawe. Mówisz, że zabrano coś, co należy do ciebie. Tak. Bo jest w spadku z twojego rodu? Tak. I chciałbyś to odzyskać? Tak. A cóż to jest? Doskonale wiecie. Czy dobrze, zapytam się wobec tego wprost, czy to jest to, co próbuję skonstruować? Tak.
Żartujesz. Co próbujesz? On ściąga kaptur i widzicie... Konstruować. Coś, czego chyba dotąd nigdy nie widzieliście. Mężczyzna ma całą czerwoną skórę, ma resztki ciemnych włosów i coś w rodzaju takich skórzastych wąsów z pierścieniami. Krasnolud. Dobry off-top. Nie powinniśmy szukać naszego celu. Szukamy naszego celu. Szukamy naszego dobre celu. Dobre stwierdzenie. Gdzie znajdziemy wózk Szaka? Zdradziecka gnida. No właśnie. Ale nie dziwię się. Od początku mówił, że służy temu, który płaci więcej. To normalne na tej planecie. Tutaj wszyscy służą temu, który płaci więcej. Cała trójka w ten sposób działała. Ja. Lubiłem Silasa i dlatego muszę z nim porozmawiać, z tym wózkiem, bo zrobił coś złego. Wózki Zati Kelusz. Był jeszcze trzeci, ale on poszedł do lotu. A ta dwójka poszła od razu na spytki do ISB. Aha. ISB ma fundusze. Aktualnie wózk i Zeti znajdują się kilka poziomów wyżej. Machną dłonią. Będziecie wiedzieć. I rozumiem, że już wiem. Tak. Okej. Okay. No nie. Mam prośbę. Tak, przy okazji. Skoro chcecie się dowiedzieć rzeczy, zabijcie ich. Nie warto ufać komuś, kim rządzi pieniądz. Absolutnie się z tym zgadzam. Chociaż jeść trzeba. Poszedł na spytki do ISB, nie będzie żył długo. Świetnie. Wyciągam do niego rękę. Dziękuję. Uścisnę ci. Gdzie cię znajdziemy w przyszłości? Zapewne tutaj. Jeśli będziecie potrzebowali mnie znaleźć, będę tu. Ale jeśli nie będzie takiej potrzeby, to mnie nie znajdziecie. Zawsze możemy wpaść na kielicha. No. Wiedza. To jest to, co upaja. Możesz mi powiedzieć, kim jestem? On znowu tylko patrzy przez ciebie. Nawet droidy nie są aż tak puste w mocy. Widać je tylko i wyłącznie ze względu na to, że moc je opływa. Ale ten... jakby był wymazany. Bardziej pusty od maszyny. Ten jest zagrożeniem. Nie, no, my czujemy, że nie ma w nim ten mocy i że faktycznie nie opływa go. Teraz, pusty? Kiedy padły te słowa, chcesz to sprawdzić? Tak. Faktycznie. Zaciekawiło mnie to. Faktycznie, jak magnes, który odpycha ten sam biegun. Mhm. To nie jest tak jak droid, który jest poniekąd ignorowany, bo po prostu nie ma mocy, że coś takiego. Tutaj to działa w zupełnie inną stronę. Czyli, że tak powiem, moc i wykrojony pusto. Kawałek, tak? Tak, dosłownie. O, fuck. A droid jest tak, jakby przez niego przebywało ktoś, kto patrzy mocą, zresztą jak się domyślacie, tak jak ten tutaj Rekari, jest w stanie się nie potknąć od droida. Na niego by wpadł. Rozumiem. Dobra, panowie, bo gadacie o jakiejś mocy, szmocy, losie, nie losie. Ignorant. W środku to może. Za czegoś nie ale rozumiesz. Może czas ruszyć chyba do tych wyższych pięter, żeby znaleźć tego Zetiego albo Waska, wózka? Mamy robotę do wykonania. Nie, wiesz co? Albo. Wiesz co? Nie albo. Znajdźmy obu. Oboje. Idźcie. Założył z powrotem kaptur. Czy ja jestem w drodze, jeszcze w połowie drogi. Gadałem o jakichś pierdołach w ogóle. Eterycznych, jakby zaraz zaczną palić kadzidełka. Idę, ja po prostu
że ignorancja to błogosławieństwo. Też to słyszałem. Zastanawia mnie ten Kolo, jest dosłownie jak mistrz Yoda. Kiedyś go odwiedzę. Tylko macie wrażenie, że jest z drugiej strony monety. Tak, ale bardzo. Jest jak mistrz Yoda. Pamiętaj, że on ma swoją monetę. Czyli ja mam swoją tak. monetę. Jedziecie na tych nie, w sensie kilka na poziomów dalej, wyżej. A to był dziadek? Klimaty na właściwie bardzo podobne jak tutaj, ale bezpieczniejsze. Jakby widać, że to nie będzie tak, że na dzień dobry przywita was kilku dryblasów, którzy będą sobie rościli prawa do miejsca, bo tak mówią i są więksi i są w stanie to wyegzekwować. Lub nie. A jeśli nie, to ktoś ich zastąpi. Nie, tutaj tego nie ma. I faktycznie, znowu takie miejsce bardziej, bym powiedział, publiczne, w miarę otwarta przestrzeń, straganiki, nie straganiki, ale ciemno, sztuczne oświetlenie. Sprzedaż to najpewniej jakieś nielegalne przedmioty, części narzędzia broni, narkotyki. Tak, a propos, to się właśnie tak rzucam okiem jak na ceny. Na ceny, jeżeli chodzi o narzędzia, nietypowe narzędzia jakieś, takie, które mi może brakować, albo może na przykład coś się zużywa u mnie, a tutaj jest w lepszym stanie. Okej, okay. Rozglądasz. Tak z grubsza po prostu, nie? No tylko przeglądam. Mhm. Nie interesuje klucz cię. Którego jeszcze nie ma. Na przykład. Laserowy jakiś klucz koleriani. Do tego, do odkręcenia hipernapędu, coś, nie, coś tego typu. Nie? Ani walka z Imperium, ani słuszna sprawa, ani pokój, ani odbudowanie zakonu. No. Dziwne masz priorytety. Mab, to jest jego priorytet. W tym momencie akurat tak. Inną sprawą jest właśnie wiedza. Zanim ruszymy dalej, chciałbym coś ustalić. Pomożecie mi znaleźć zabójcę, pomścimy Silasa, a potem się rozejdziemy. Dobrze? Dla mnie spoko. Czy zamierzacie mnie zabić? Nie. Czy zamierzam co? Nie. Tamten koleś mówił tak, jakbyście zamierzali. Czemu mamy się to jest rozdzielić jego na koniec tej historii? Czy ja, to jest jego wizja. Ja podnoszę, nie podnoszę ręce, idę 3 kroki od nich. Ludzie, co wy kurwa żeście ćpali? Ten mówi o zabijaniu. Ci kurwa gadają o jakiejś mocy, o której to, się tak lotki są. To, takie, tak, proszę, ty to, tak wyszedłeś to. Te 3 kroki przed nimi z podniesionymi rękoma. Odwróciłeś się do nich. No. I widzisz typa, który kuleje. Idzie obok Togrutanki. Weakway idzie obok Togrutanki. Tu się trzyma, tu kuleje. On mnie widzi? Nie, widzisz po prostu jak idą. To wiesz co, jak widzę jak idzie, a on mi podał tą pierwszyweczkę, więc przyspieszam kroku. Tak jak trzymał tą pierwsiówkę, bo tak chciałbym... On tak was minął i rzuca twoją pierwsiówkę. Nie, chciałbym zrobić 3 kroki. Spokój, tak jest pancerna. I po prostu go uderzyć nią, w sensie... A w ten sposób? Tak. A użycie jako, że tak powiem, kamienia. Tak. Krzywda? Tak. Tak, po prostu. No to dawaj. To musiałem rzucić. 5. Czyli zrobiłem, wiesz, tak, wiesz, zrobiłem 3 kroki. Kastet z piersiówki. Dokładnie tak. Trzasnąłeś go za 5, to nawet trzasnąłeś go jeszcze w tą rękę. On zaczyna przeklinać, pada na tą ziemię, to Togrutanka od razu, pach, jest... blaster do ręki, celuje. Wiesz, jakby manierka w momencie uderzenia jest wypuszczana z dłoni, jest takie... A wy... Szybkie dobycie, nie? Widzicie, że on od razu ten... Dobiera broń, i to jest tak, celuje nie na zasadzie, że w Togrutankę. Tylko handshot first, nie? Ale na ziemi leży ten Weakway. Dokładnie ten, którego ty zdzieliłeś. Ten, którego ty strzeliłeś. I noga oczywiście lewa jest oparta. Na jego kolanie rozstrzaskałem. Kurwa, przestań! Nie, dociskam. Jeszcze. Ona patrzy na ciebie. Wy podchodzicie? Ona, to Togrutanka. Podchodzę, czekaj, biorę piersiówkę i ją ona, tak... Przepraszam. Ona patrzy, spoko, i tak jest a on leży. Ona patrzy, on leży, on celuje w nią, tak. A wy? Ja, widząc, że mój dialog, czy też monolog, jakby to nazwać, został przerwany i muszę poczekać trochę z odpowiedziami na pytania, przerwany, które mnie męczą. Oni odmówili odpowiedzi, albo raczej stwierdzili, że co ty pierdolisz. Nie, co ty śpiesz. Ale ja byłem obecny przy tej scenie z tym kolesiem, w którym słyszałem, co on powiedział na mój temat.
Tak. Więc dlatego o to zapytałem. Nie, no ja wiem, ja to rozumiem, tylko no oni stwierdzili, że to jest po prostu bardzo dziwne, co mówisz. Okay. To, że moc cię nie lubi, nie znaczy, że my... A dobra, nie możemy tak to. Nie znaczy, że my cię nie lubimy, nie? To ja, wiesz. Jakby dla mnie to była jedna wielka abstrakcja, pierdolę, nie oszopanie. To no ja z tego wniosłem tylko to właśnie, że on jakby stawiamy jako zagrożenie. I tak. Chciałem o to zapytać. On to wyraźnie podkreślił. Tak. No ale, dobra, ale teraz. Ale teraz właśnie, ponieważ ta moja rozmowa, czy ten dialog, monolog został przerwany, jak tylko usłyszałem ten chłoskot, to było takie, obracam się napięcie, ręka na rękojeściu noża i w razie czego będę po prostu rzucał błyskawicznie. Jak okay. tylko zobaczę, że jest zagrożenie, to znaczy, będę... no ona trzyma broń, będę... celuje. A, jak celuje, a, ona trzyma to broń. Ja rzucam. Nie! Nie, ja rzucam w rękę. Chcę krzywda Bushido? Wiesz co, to jest Bushido raczej, bo to jest napisane rzucane chłoskot. Dobrze. Rzucaj. Ja chcę złapać jego nóż i jej broń. I wyrwać jedno i drugie. Zatrzymać w powietrzu. Dobra, zobaczmy najpierw ten wynik. Niestety 3-3-2. Uła. Tym bardziej chcę złapać jedno i drugie, tak. W zasadzie rozmawiamy. 5-4. Ten nóż leci. Widzisz, że jej nie trafi. Jak podkręcone. Kieruje się prosto w jej twarz. I leci dalej tam. Jej broń po prostu wyrwana. Lądują pod twoimi nogami. Zakładam, że też w tym momencie podchodzicie już całą ekipą trochę bliżej. Ale zacznijmy. Ona od razu tak rozmawiać. Odkręcam. I słyszycie tylko takie: kurwa, zejdź mi z kolana! Nie ja trzeba. Odkręcam znowu piersiówkę. Było uciekać. Napijesz się do tej togrukanki. Żyło? No to ja celuję w to brutankę. Jakiś... Kaszkańska. Tak, tak. Środek prawdy powinieneś tam mieć, bo wszyscy to chcą pić od ciebie. Kaszykańską? Oczywiście, że tak. Ale proszę. Rączki na widoku. Proszę. Dziękuję. Przepraszam. O co chodzi? Bo jego potrzebujemy. Jakiś trochę dziwny ten napad. A czy generalnie... To nie napad. Panowie, nie tutaj. No to tutaj, jeżeli to nie napad, to... Idziemy, łapki jest... do góry. No to napad czy nie napad? To nie napad, idziemy, to porwanie, kurwa. No właśnie, już nie łapki do tyłu. To podnieść kolegę, czy sami to zrobicie? Zwiążę się, czy mam czekać? Nie ma sprawy. Znowu sięgam do przepastnej torby. Czyli podsumowując, bo była trochę nadasznie. Ty pilnujesz Wikwaya. Wiąże jej ręce. Ja mam fest, do niej i do niej. Fest z tyłu, wiąże jej ręce. Nie wszyscy naraz. Aha. Fest on z tyłu wiąże jej ręce, ale tak naprawdę, że aż się wrzyna jej w skórę. O kurde, ała. Ja stoję. Sorry, tylko taki sznurek mam. Na kolanie i do niej celuję. A jemu stoję na tym, znaczy stoję. Trzymam jego kolano, na zasadzie, że naciski jakby wszelkie pomysły wyparują, nie? Więc ona związana i to porządnie. Super wytrzymały ten sznurek. Kto podnosi Wikwaya? Chowam blaster. Ja celuję w Wikwaya. I teraz go podnoszę tak, żeby Wren mógł zająć się również nim. No dobrze, kochani, a gdzie idziemy? Do przodu. Proszę cię bardzo, tylko nie idźmy za szybko, bo wózk ma uszkodzoną nogę. Możesz mi oddać mój nóż? Nie chwaląc się, jam to uczynię. Tak. Podnoszę go mocą. Proszę. Wlatujemy do pochewki. Znaczy, zakładam, że on był na jakiejś, na głównej ulicy, jak spotkaliśmy gdzieś tam. No, tak powiedzmy, po prostu przechodzili. Boczna alejka, szukamy jakiegoś takiego, nazwijmy to, ustronnego, zacienionego miejsca, nie? Broń? Ja idę po ten blaster. Okej, okay. Podnosisz. Po prostu podnoszę ten blaster. Jakby... Taki, powiedziałbym, generyczny, gwiezdnowojenny blaster. Oko, może być. Chowam go do torby. Na glebę, że tak powiem, po prostu krótka piłka, gdzie są fanty. Dobra. Idziecie, powiedzmy, taka właśnie boczna alejka i taka bardzo mała, ciemna knajpka. Znasz ją. To tutaj barman prowadzi coś na zasadzie: tak długo jak zapłacisz, ja nic nie widziałem, ja nic nie słyszałem. To są dwa stoliki, każdy ma po cztery krzesełka. Wchodzę. To jest prawie, że we wnęce po prostu jakieś instalacje. Kładę na bar, nie wiem, jakieś, nie wiem, jakaś kwota taka, za 20... którą on rzeczywiście nie widzi. Imperialny, powiedzmy, 50 kredytów. 50 imperialnych kredytów mu kładę na bar. Mhm. On wystawił cztery kufle, wystawił kilka butelek, wziął 50 kredytów, wyszedł na zaplecze. Wrócił, zamknął drzwi, zostawił wam klucz, wyszedł na zaplecze. To jest ten Wikway, którego widzieliśmy. To jest dokładnie ten.
w filmie. Kropka w kropkę. No to ja bym chciał użyć mocy i przycisnąć go do ściany. Używasz mocy, przyciskasz do ściany. On piszczy, tak. Krzyczy, woła. Możesz. Dziewczyna siedzi i tak pytać. To on działa jakoś tam. Tak, widzisz tą rękę. Ej, ale wiesz, że mamy go przypytać najpierw. Pytaj. Go. A da radę mi odpowiedzieć? Jak machasz? Ja przepraszam, że się wtrącę, ale panowie rozumieją z Imperium. Bo to cicho. Bardzo imperialne metody. Dobrze, już. Skuteczne. Imperialne metody. Imperialne metody. Nie mamy druida, który wstrzykuje różne dziwne rzeczy. Bardzo. To prawda. Ale serdecznie. Mamy to. Szczypać będzie. Wask. Proszę. Wask, skup się. Wask. Ciężko mu się skupić, kiedy jest dociskany mocą do ściany. Czy mógłbyś go popuścić go? Mhm. Aż tak mocno go nie trzymam. W sensie, ma boleć, ale... Mhm. Wask, wózk, czy jak tam cię... Wózk. Gdzie są fanty? Kto ci kurwa kazał zabijać Silasa? Gadaj. Rekari. Rekari kazał ci zabić Silasa? Właściwie to odzyskać pewien przedmiot, za który ktoś inny dobrze zapłacił. Czyli po prostu go okradłeś. A gdzie masz ten przedmiot? Patrzę na dziewczynę. Ona tak patrzy. Co? Tylko cię przycisnęli do ściany, już mnie sprzedajesz, ty gnido? Gdzie rzecz? Szybka śmierć, czy łamiemy palce po kolei? Gendopolokum? Pan z ISB? Jest tutaj na... oddziale? No tam na górze. Oboje jesteście w to zamieszani i odpowiedzialni. Oddałeś mu ten przedmiot? No, takie było zlecenie. Oddałeś mu kurwa holokron? Pojebało cię? No oddałam, a co miałem zrobić, no? Ile ci zapłacił? Paręnaście tysięcy. Usłyszałeś tą nazwę znowu. Mhm. No co miałem zrobić? No zlecenie to zlecenie, tak? Chcesz żyć? No każdy. Jak każdy chce żyć, tak? 14 tysięcy za jej życie? Czy za mało? Jej. 18. Jest mi jej życie kompletnie obojętne w tym momencie. A to może ja panu zapłacę za to, żebym żyła? Ile? Musiałbym spojrzeć na stan konta. To... No nie masz niestety rączek wolnych. Oni rozmawiają? Tak. Chciałem zaatakować ich oboje. Najpierw jedno, potem drugie. Mieczami. Zabić. Ty mówisz ile i to jest takie... Rzut. Tak? Mhm. Tak. Fuck sake. Czy to jest ten moment, w którym jak ci, nie? Nie. A ty widzisz swój kurz? Zeti kurz. Ej! Przepraszam, Zeti kelusz i wóz krzak. Giną. Oni giną. Ścięci. Tak. Ej! Wóz krzak. Masz mój miecz? Twój. Mój stary miecz. Dobrze ci służy? Nadal mam. Twój miecz. Dobrze ci służy? Cierpiał. I tak, i zaczynamy rozmawiać. Jakby kompletnie nie przejmował. Wiesz, ten, nie? Dobrze ci służy? Pamiętam, jak byliśmy potem kryształy. Czy jak oni już przestaną się pastwić, to ja w tym momencie po prostu na spokojnie przeszukuję, czy coś mają przydatnego, jakieś wskazówki, może wizytówkę znowuż tego gentopoloka, kredyty i tak dalej. Ona ma, jakby takich przyziemnych rzeczy, które ona są. Ona ma datapada, wiesz, stan konta, tam powiedzmy około 30 paru tysięcy. Jest, szybkie przelewy są odpowiednio przez słupy. No patrz, zapłaciła, a nie żyje. Oj. Właściwie chciałem tylko z nią o tym pogadać. Nie miałem na myśli tego realizować koniec końców. I tak daj, wyszło jak zwykle. Zabić, tak? Daj jakieś parę, ale chciałem, żeby parę kółek. A on to zakończył jednym szybkim cięciem. Parę kółek? Bo chciałeś rozmawiać z gnidami z Imperium. I wychodzimy po prostu. A, w sensie, no okej. Okay. Trzeba co nieco więcej zostawić. Znaczy, jestem w stanie wyłożyć po prostu 1000, załóżmy, kredytów. Bez problemu. Więc wykładam 1000 kredytów w twardej walucie, kładę to... Dobra. Jakby... I wychodzicie. I wychodzimy tak. Po prostu. Dobra. Silas został pomieszczony. Na sprzątanie. Wy wychodzicie. Będziecie się kierować dalej
tropem, który aktualnie macie. Gen do poloku. Natomiast w knajpie fajnie, zostawiliście parę, zostawiliście jeszcze dodatkowy 1000, zostawiliście klucz. Właściciel wrócił z zaplecza, rozejrzał się po swoim lokalu. Wziął klucz, zamknął i zaczął sprzątać. Zobaczył najpierw, na barze oczywiście też stosiki poukładane. Najpierw Weston, potem zobaczył 1000, zaczął sprzątać. Wyruszyliście dalej. Co będzie dalej? Myślę, że to już zostawimy na kolejny odcinek. Więc komentarze, łapki w górę, subskrypcje i zapraszam do następnego odcinka. Nara. Ty, słuchaj, no serio? Ty, jak go odzyskałeś w ogóle? Ale wy ćpiecie tak naprawdę. No jak odeszłeś z zakonu, to zostawiłeś śmierć. Co no, zrobić, wyrzucić? Cieszę się, że go masz. Pamiętam, jak razem byliśmy po kryształy Kyber. Ludzie, którzy są tacy puści, to jest na zasadzie, że wysysacie całą moc z nich, czy jak? Jacy puści. Nie, to wygląda inaczej. A wiesz co? Wiesz co? Udało mi się zrobić syntetyczny kryształ Kyber, wiesz? Do mocy. No mówię, i to jest zacie mocnik. Taki jeden malutki moment, w którym idziesz i masz wrażenie, że słyszysz Silasa.